Dobrze. Trochę nas jest. Startujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kamil Całek, już nie sierżant policji od jakiegoś czasu. Bardzo Państwu dziękujemy, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Mamy szansę naprawdę zrobić coś wielkiego, stworzyć wspaniały ruch, stworzyć coś wspaniałego, coś czego jeszcze nie było. I na pewno tego dokonamy. Dokonamy tego z naszym liderem, z panem Zbigniewem Stonową. Przywitanie pana Zbigniewa. Będziecie Państwo mieli czas na zadawanie również pytań, ale w tym momencie przejdę tutaj do tego, żeby przekazać panu Zbyszkowi mikrofon. Także korzystajmy z wiedzy, która jak wszyscy wiemy jest na chińskich serwerach, a pan Zbigniew tylko ją nam przekazuje. Dzień dobry Państwu, witam. Jak Państwo wszyscy wiedzą, nazywam się Zbigniew Stonoga i jestem dyżurnym przestępcą kraju. Dobrze, że mam 100 nóg, bo jutro kolejne zarzuty, kolejna bransoletka, także jest miejsce na zarzuty jeszcze. Proszę Państwa, a tak naprawdę Polska wstaje z kolan. Polska wstaje z kolan. Ja jestem człowiekiem, który was, ludzi młodych, średniolatków, ale nie tylko tacy dzisiaj z nami są, ludzi starszych, chcę zachęcić do tego, żeby z tych kolan wstać. Znalazł się mogło, że Zbigniew Stonoga, który rzekomo ujawnił jakieś akta, szuka popularności. Z tą popularnością rzecz nie jest taka prosta, bo zdecydowanie się na chodzenie na pograniczu prawa, to jest trochę tak, jakby się swój rodzinny album ze zdjęciami najbliższych chciało niszczyć. Prawo jest po to, żeby je przestrzegać, żeby go przestrzegać. Ale jeżeli widzimy taki stan faktyczny, który pokazuje nam, że na kanwie tak zwanej afery podsłuchowej doszło do popełnienia przestępstw pospolitych, to każdy przyzwoity człowiek, działając na podstawie artykułu 304 paragrafu 1 przepisów kodeksu postępowania karnego, jest obowiązany do zawiadomienia organu ścigania o takim przestępstwie. Z tego wyraził mnie wszcześniej ktoś, kto doprowadził do wszczęcia tego śledztwa w sprawie afery podsłuchowej, ale prokuratura, która dowody zebrała, nie była w stanie i nie chciała postawić zarzutów osobom, co do których istnieją namacalne dowody popełnienia przestępstw. Proszę Państwa, jeżeli Leszek Miller siedzi z Aleksandrem Kwaśniewskim i omawiają treść złożonych później zeznań w przedmiocie bytu więźniów CIA w Polsce i mamy dowód na to, że złożyli fałszywe zeznania w czasie, kiedy jeden nie był już premierem, a drugi prezydentem, to jest podstawa formalno-prawna do tego, żeby tym panu przedstawić zarzut z artykułu 233 kodeksu karnego, jeśli chodzi o sam fakt złożenia fałszywych zeznań. Prokuratura miała to namacalne. Co to znaczy namacalne? No same nagrania, jakieś podsłuchy kelnerów nie są dowodem weryfikacji takiej sprawy. Ale te nagrania zweryfikowane przez biegłych z opinią, z treści, której wynikało, już nie są manipulowane, że nikt w nie ingerował, jeśli chodzi o ich autentyczność, były już materiałem dowodowym, w sensu stricto materiałem dowodowym, który pozwalał na postawienie zarzutów Leszkowi Millerowi i Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, dlatego że oni te zeznania w tym przedmiocie później fałszywe złożyli. Dlaczego fałszywe? No to wynika z zapisu rozmów z restauracji. Za chwilę Jan Kulczyk przychodzi do urzędującego szefa Najwyższej Izby Kontroli, czyli instytucji, która z mocy prawa kontroluje nasze wydatki publiczne i mówi: słuchaj, odszedł ode mnie współpracownik i on przeszkadza w moich biznesach na Ukrainie. Weź mi, pomóż coś z tym zrobić. On mówi: słuchaj, ja tu w NIK-u nie mam narzędzi, idź do chłopaków z ABW. No przecież po wyjściu tego człowieka od szefa NIK-u on powinien wstać i zawiadomić prokuraturę o przestępstwie podejmowania podstępnych zabiegów mających skierowanie postępowania
mających na celu skierowanie postępowania karnego przeciwko innej osobie na podstawie wyimaginowanych zarzutów. Tak się nie stało. Ja nie mam prywatnego interesu w tym, żeby ujawniać jakieś akta, czy wspomagać ujawnianie jakichś akt, czy kopiować pliki, czy robić w Polsce zamęt. Robić w Polsce zamęt, gdy kilkaset kilometrów na wschód jest poważne ryzyko, może nie konfliktu zbrojnego, ale bardzo poważne ryzyko na dzisiaj, na pewno dyplomatyczne. Ale no jeżeli u mnie, w mojej ojczyźnie, nikt nie chce zająć się wymierzeniem wreszcie prawa, wymierzeniem prawa i wymierzeniem sprawiedliwości ludziom, którzy to prawo łamią, to ja uzurpuję sobie prawo do tego, bym skorzystał na kanwie tych zdarzeń z przepisów kodeksu karnego, które powiadają o wyższej konieczności, o stanie wyższej konieczności. Bo nie może być tak, i to nie jest, kochani, populizm, że jedziesz samochodem, przekroczysz 50 więcej, zabiorą ci prawo jazdy. A kręcą wałki na miliony, oszukują, składają fałszywe zeznania, łamią konstytucję, robią z więzienia CIA w Polsce. I nie spotyka ich żadna kara. A my, motłoch, mamy czekać na dole, pójść do wyborów, zagłosować i dalej ma wszystko być tak, jak było dotąd, przez ostatnich już prawie 26 lat. Proszę Państwa, ja nie chcę Was obrażać, ale my wszyscy jesteśmy przestępcami. Zbigniew Stanowia jest przestępcą, bo ujawnił akta, bo jeździł pijany na rowerze, jak mainstreamowe media piszą, tak? Bo był pedofilem, bo dziennikarz dzisiaj odpowiedzialny za to, co pisze, odpowiedzialny w jakiś sposób za los tego kraju, bo on ma służyć również społeczeństwu, woli napisać tekst, który się sprzeda. Dziennikarz telewizyjny woli napisać setkę, która będzie miała wyższą oglądalność. A w się tam jakiś Stonowa czy Kowalski, temu zabrał dziecko, dzieci są, tego ktoś pobiła policja, tego zabiła policja, a ten jest naprawdę nigdy. Tym się nikt nie interesuje, bo dzisiaj mamona, kasa. I przychodzi taki jeden z drugim prosta, bez złotówki przy duszy. On staje się posłem, senatorem i idzie i to robi. Że on nie robi biznesu nawet jak parlamentarzysta. On po prostu okrada. Kogo okrada? Nas okrada. Nas okrada. Bo z czyich pieniędzy, o jakieś echo nam się łączyło, bo z czyich pieniędzy te pieniądze, te środki w skarbie państwa się znajdują. To trzeba przedstawić. Proszę Państwa, ja się nie przyjechałem do Was żalić, no ale piszą o mnie dysma od Lempera, pedofil od Lempera, oszust od Lempera, złodziej od Lempera. Tylko że Lempera już nie ma. A nie ma to dlatego, że mu odebrano prawo do życia. Ja nie wiem, to na pewno czy życie, ale prawo do życia mu odebrano. Dlaczego? Bo był dysmą. Bo był człowiekiem znikąd. Bo był biedny, bo był ze wsi, bo był gorzej wykształcony, bo był gorzej ubrany. Zaczął się uczyć i zachowania i ubierania. Czyli zwykły człowiek, jeśli nie ma pieniędzy, nie jest złodziejem, nie pochodzi z dobrego esbeckiego domu, nie ma prawa do funkcjonowania w polskiej przestrzeni publicznej. Nie ma prawa, bo nie zalicza się do elity. Tylko pytanie, dlaczego uwierzyliśmy w to wszyscy w Polsce, że tą elitą są te gnoje z okrągłego stołu? Dlaczego daliśmy się zmanipulować i żyjemy tym? Bo my dziś tu jesteśmy na spotkaniu ze Stonową, ale mimo wszystko wieczorem TVN. Fajne programy lecą, nie? A to jest strzelanie sobie w kolano. I napędzanie kasy tym, którzy nami manipulują, by ten dziwny układ polityczny trwał w Polsce nadal. Dysma, człowiek znikąd, człowiek kiedyś może biedny, człowiek gorzej wykształcony, albo doskonale wykształcony, ale z patriotycznej rodziny nie ma prawa. Nie ma prawa. Ja jestem po to tutaj dzisiaj,
by wam pokazać, że mi ma prawo. I może wystarczy chcieć. Wystarczy na chwilę zapomnieć o rodzinie, o bezpieczeństwie. Wystarczy chcieć. Tak jak wczoraj pisałem wieczorem na tym forum Facebooku, może się nie opłaci. No na pewno się nie opłaci. Po cholerę mi nowe postępowanie karne. Po cholerę mi mają jeździć po domach psy i przeszukiwać i szukać. No po co były przeszukania? No weźmiemy z firmy stodogi, komputery, z domu może małki kredyci, zobaczymy programy księgowe z firmy. Może coś znajdziemy. Może filmy pedofilskie. Bo przecież pedofilią zabijesz dzisiaj każdego, nawet księdza. Proszę Państwa, należy coraz głośniej, ja jestem żywym tego przykładem, należy coraz głośniej upominać się o swoje prawa. Należy coraz sumienniej wywiązywać się z obowiązków wobec Państwa i należy coraz sumienniej oczekiwać od Państwa i upominać się od tego Państwa wywiązywania się z obowiązków wobec nas, zwykłych ludzi. My mówimy, my chcemy demokracji, wolności. Wolności chcemy, bo jej nie mamy. A o demokracji to pojęcia zielonego nie mamy. Rzadko kto wie coś to takiego. Bo w Polsce nikt jej dotąd nie doświadczył. O jakiej demokracji mówimy? Demokracja jest to, że u was w Katowicach, czy w Gliwicach, czy w Opolu, czy w Będzinie od 25 lat jedna klika lewo-prawo sobie rządzi. Że przy pomocy Józefa Jędruka sprzedali za bezcenną kupę pokój serwis. Taka demokracja, nie? Takiej demokracji nie chcemy. Czego chcemy? No chcemy dobrej opieki zdrowotnej za to, że płacimy potężne składki ZUS. Chcemy, aby policja wykonywała prawidłowo powierzone jej ustawowo zadania. Chcemy dobrego szkolnictwa. Chcemy, żeby wspomagać ludzi biednych, żeby oni nie żyli na pograniczu ubóstwa. A więc, proszę Państwa, my w sumie chcemy państwa socjalnego. W sumie chcemy państwa socjalnego. Tak należy czytać to, co robi społeczeństwo. Jeśli my zaczniemy to dziś nazywać socjalizm, albo demokracja, albo kto by tam jak zwał, tak zwał, my chcemy państwa, które szanuje obywatela, a szacunek do obywatela. To godne traktowanie. Nawet w sytuacji, kiedy ten obywatel na przykład łamie prawo. On musi się czuć jak u siebie. On musi mieć możliwość pójść na przykład do prokuratora, który mieje o przestępstwie, pójść i powiedzieć, proszę pana, zrobiłem błąd, chciałbym to z siebie zetrzeć, ponieść karę. Ale człowiek mały, malutki na dole nie może być od razu zbeształany z błotem. A ci, którzy robią wielomilionowe, czasami wielomiliardowe przestępstwa są bezkarne. Bezkarnie, bo Krzysiek jest szefem NIK-u, Andrzej szefem ABW, a z Krzyszkiem na dupach wczoraj byłem. I to tak w Polsce wygląda. To, co w Polsce się dzieje, ma swoje określenie. To jest po prostu amoralne i to jest aspołeczne. Nasza władza w Polsce i ten układ, który trwa od 25 lat, jest amoralny i aspołeczny. Jadę dzisiaj do was, pojęcia zielonego nie mam, że zadzwoni do mnie jakiś poseł. Dzwoni poseł, młody głos w słuchawce, proszę pana, ja przez przypadek zostałem kilka miesięcy temu posłem, bo Biedroń został prezydentem Słupska, ja zostałem posłem Palikota, ale z Palikotem od 2011 roku mam spór sądowy, więc po złości poszedłem do SLD. Ja mówię, no fajnie, no i co pan chciał ode mnie? No ja bym chciał współpracować. Mówię, no fajnie, ale nie. A to ja bym chciał powiedzieć ludziom, jak to wygląda. I zacząłem się wsłuchiwać w tego człowieka, co mi opowiada. Na początku myślę, prowokacja. Na początku myślę, prowokacja. Niech pan przyśle mi SMS-a ze zdjęciem legitymacji poselskiej. Przychodzi SMS. Proszę pana, ja jestem przyzwoitym człowiekiem. Ja się tylko nabrałem na Palikota, bo ja się nabrałem na kogoś, kto obiecał, że w Polsce będzie lepiej. Jeśli jeszcze raz w Polsce komukolwiek uda się nabrać ludzi młodych, bardzo młodych, starszych i tych najstarszych seniorów,
i ich oszuka, to na 100% nie będziemy mieli szans na nic. Na 100% nie będziemy mieli szans na nic, na żadne zmiany. Bo młodzież w którymś momencie da sobie spokój. Część z niej wyjedzie z Polski, a ta druga część, której nie będzie stać na podjęcie ryzyka wyjazdu, czy wyzwania wyjazdu, będzie takim martwą tkanką, która już nigdy więcej nie zaangażuje się w życie polityczne. Proszę Państwa, tak, tworzę organizację, tworzę partię, Stonowa Partia Polska. Z czym idę, co jest moją myślą przewodnią? Myślą przewodnią Zbigniewa Stonogi i tworzonej partii jest dekomunizacja. Nie słyszę śmiechu. Bo o tym w Polsce mówi się od 25 lat i ktoś, kto potraktuje to słowo, ten zamysł mój dekomunizacji, byle jak to potraktuje, to zwykle facet, daj spokój, no. Wszyscy mówią o dekomunizacji od 25 lat. A po co nam to? Oni już nie żyją, albo nie są w Polsce ważni i nam nie zagrażają. Tymczasem, kto w Polsce rządzi? Biznes prywatny, Jan Kluczyk, Krzysztof Krause. No, jeszcze paru bym wymienił. Mniej ważne. Niepubliczne zakłady opieki medycznej i zdrowotnej. Patrzysz, mordę, były SB. Agencja ochrony, patrzysz, były policjant, milicjant, szef lokalnej delegatury ABW, a wcześniej Łoku. I gdzie byśmy nie poszli? Kto wykłada na dobrej uczelni? Tomaszysz do niedawna. I tą kiwą tego komunizmu zaraża tego młodego prawnika, tego młodego ekonomistę, po to, by był przydatny. By był przydatny zawczas jakiś w tym układzie, który trwa. Ja nie korzystam z sytuacji takiej, że jestem gdzieś w Katowicach i o tym mówię. No ale nie ma w Polsce regionu bardziej dotkniętego grabieżą majątku niż Śląsk. No przecież was to tu rozjechano. Przecież was zostawiono na zgliszcza. Gdzie wy pracujecie? Kto z Państwa, gdzie pan pracuje? Tak, gdzie pan pracuje? Gdzie? Jeszcze pan pracuje. Jest. Gdzie pan pracuje? Usługi u siebie, tak? Gdybym to pytanie zadał jeszcze 20 lat temu, w czasie, kiedy się przygotowywali do rozsadzenia tego, to wszyscy podnieśliby rękę i powiedzieli: ja na kopalni, a ja w administracji kopalni. A dzisiaj, jak tu siedzicie, gdybyśmy znali statystyki, kto z was pracuje w strukturze kopalni węgla kamiennego, okazałoby się, że na dole pracuje może 20% tych, którzy pracują, że no nierentowne są kopalnie, nie? No jak to? Nierentowne są kopalnie, trzeba zamykać. Tymczasem, żeby powiedzieć o rentowności kopalń w Polsce, trzeba byłoby do bilansu ich zyskowności dodać wpływy z budżetu państwa z tytułu akcyzy i VAT-u wynikającego z importu węgla kamiennego do Polski. I wtedy byśmy zobaczyli, że kosztem was, kosztem miejsc pracy importujemy węgiel skądkolwiek, winne są kopalnie, bo są nierentowne. A jak ona może być rentowna, jak naturalne możliwości zbywcze tego urobku są zakłócone importem węgla, którego kaloryczność jest 3 razy albo 2 razy niższa niż tego naszego tutaj lokalnego, tak? I kopalnia jest nierentowna, ale za chwilę kto przychodzi? No jakiś tam figo-fago od Kluczyka, jakie od Kluczyka to od Krausego, są rentowne. Czesi kupili, jest rentowna. U nas rentowne nie jest nic. Więc proszę Państwa, dekomunizacja oznacza w rozumieniu Zbigniewa Stonogi i części już w Polsce ludzi zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk publicznych dla osób, które takie stanowiska zajmowały przed rokiem 90. Gdyby się udało, gdyby to marzenie Stonogi się spełniło, że sędzią nie mógłby być sędzia, który orzekał w PRL-u,
że prokuratorem nie mógłby być prokurator, który orzekał w PRL-u, że adwokatem nie mógłby być adwokat, który orzekał w PRL-u i tak dalej, i tak dalej. To to, proszę Państwa, wierzcie mi, jest punkt wejścia do początku jakichkolwiek w Polsce zmian. Bo co Wy uważacie? Że ta nowa, w cudzysłowie jeszcze, prawica polska, Stonoga i inne różne osoby i partie, które się pojawiają, czy związki, czy ruch społeczne, to oni się kłócą od tak, to się kłócą? Nie. To działają służby. One mają na celu podzielenie tych środowisk, rozdrobnienie tego wszystkiego. Ale mi się jakoś dziwnie wydaje, być może, że to jest tylko tak właśnie, że mi się wydaje, że Zbigniew Stonoga i jego ugrupowanie ma szansę na poważne wejście, w polski parlament. Ja oczywiście posłem być nie mogę, bo jestem 11 razy karany za zlekceważenie urzędników państwowych prawomocnie. Tam 500, tu 300, tam 900, tu pół roku w zawieszeniu tylko. Raz karany za posłużenie się 16 lat temu fałszywym dokumentem, fakturą, jak wiecie, 103 zł. No i komuś w któryś z oddziałów mojej firmy miał jakiś tam samochód nie zapłacić. W 1410, jak Urlik von Ingen leciał na Grunwald. Wypożyczył i zapomniał oddać. Dekomunizacja. Budzę się, mówię o tym, sypiam, też o tym mówię. Ale Polska to również kwestia, gospodarcze, które nie są tak proste, jakby się na pozór mogło wydawać. Ja nie będę przed Wami stawał, bo nie przyszedłem głosić dziś programu wyborczego, tylko tworzyć struktury, organizować się, bo czasu mam bardzo mało. Wypadało powiedzieć, obniżę podatki! Nie jest to takie proste, bo jeszcze mam Unię Europejską, prawo europejskie, ale no trzeba mieć w tyle głowy to, że gdyby te podatki udało się obniżyć, to odwrotnie niż można by się było spodziewać, wpływy do budżetu państwa byłyby dużo większe. Bo dziś z powodu ich wysokości tworzy się szara strefa. Faktem jest, że przestępstwa skarbowe poszły w statystykach do góry, że natworzyły się różne organizacje przestępcze i zarabia z tego na tym prawie jakaś garstka ludzi, zarabia oczywiście w sposób nielegalny. Obniżanie podatków w Polsce mogłoby poprawić kondycję finansową budżetu państwa, ale mówienie o tym, a wprowadzenie tego w życie, to są dwie inne sprawy. I gdyby dziś założyć, że Zbigniew Stonoga wejdzie z jego ugrupowaniem do parlamentu, ale wejdzie na poziomie 5-10%, to nie ma szans na żadne zmiany. Ale wyobrażacie sobie Stonogę w parlamencie? Nacisk, pressing nie byłby tak łatwy. Tym bardziej, że... Proszę Pana, ja bym był społecznym katem, ja, tylko żeby prowadzić chłostę publiczną. Przyjeżdżam dziś do Państwa prosić Was o to, byśmy się zaczęli na terenie Polski budzić. Zaczynam po Rzeszowie i Lublinie, żebyśmy się organizowali. Za chwilkę oddam Państwu głos, a po spotkaniu najpierw będę Państwa prosił, żeby podejść do nas i wpisywać się na listę poparcia, a później już wielu z Was tu nie było, na osobności pojedyncze się z Wami spotykać, bo przychodzicie z różnymi sprawami, bo przyszedł do mnie chłopak, który przed chwilą dał mi zdjęcia z interwencji policji w domu, w którym było paromiesięczne dziecko, no ale na tych zdjęciach nic nie widać, tylko kałuże krwi. Bo się policja pomyliła i przyszła nie tu, gdzie trzeba. Bardzo proszę o pytanie. Ja dam mikrofon, proszę. Ja mam pytanie, co z dochodowym? Czy można zlikwidować? Nie. Czy jest to za likwidację?
ja nie przyjechałem obiecywać, bo nawet merytorycznie przygotowany do tego nie jestem, żeby obiecać racjonalnie. Ja przyjechałem tworzyć struktury. Jeśli chodzi o program gospodarczy, to razem z zespołem ekspertów, który już w tej chwili składa się z młodych ludzi, z doktorantów różnych nauk, będziemy go głosili 27 czerwca, czyli za ponad tydzień na Stadionie Narodowym na naszym kongresie założycielskim. Co pan sądzi o Senacie? Uważam, że Senat w Polsce jest zupełnie niepotrzebny, to jest strata pieniędzy. My zróbmy dobry parlament, zróbmy dobre ustawodawstwo i proces legislacyjny, naprawdę Senat nie jest nam potrzebny. Bardzo proszę. Jakbym zaczął jeździć po Polsce i obrażać wszystkich, że tworzy się nowoczesna PL, czy to byłoby źle. Ale no, jeśli w nowoczesnej PL pojawia się jedna twarz, nazwiska nie będę wymawiał, bo po cholerę mi nowy proces, no to nie ma większego sensu, tak? To jest koło ratunkowe, wrzucone, tak wie pan, subkonto Platformy Obywatelskiej, które tych niezadowolonych lub tych, których antysystemowcy nie przyjmą pod swoje skrzydła, żeby ich przejąć i pod nowym szyldem wejść z powrotem, tak? To zdecydowanie nie. Dziękuję. Proszę. Okej, po kolei. Co robimy? Proces taki jest plan. Plan jest następujący. Objeżdżam całą Polskę. Podczas tych spotkań zbieram podpisy. Po ogłoszeniu partii nie zdążę zarejestrować przed wyborami. Wybory będą 15 sierpnia lub w pierwszych dniach września. Zbieram podpisy po ogłoszeniu wyborów, zgłaszam komitet wyborczy Zbigniewa Stonowi i w ramach komitetu startuję. Jest minimum założone, którego nikt nie złamie, to znaczy jeśli chodzi o budowanie struktur, a później jakieś występowanie z naszych list do parlamentu, to będzie ograniczenie wiekowe. To jest niesprawiedliwe, ale nie da się zweryfikować ludzi dzisiaj inaczej. To maksimum to jest 35 lat, żeby bezpiecznie wprowadzić ludzi do parlamentu. Być może w pewnym sensie niesprawiedliwe, bo człowiek starszy ma też prawo, ale nie zdążymy tego zweryfikować, a uważam, że Stonoga Partia Polska, że Stonoga wprowadzi do parlamentu. Zakładam, a może wam nie będę mówił, bo co mają się śmiać, nie każdy to zawsze, który się trafi, może z lokalnej wyborczej jest ktoś od ojca Piśnika? Dramatem dla mnie w tej całej sytuacji ostatnich dni było, dramatem to jest za słabe słowo, był wielki atak tak zwanej prawicy. Ja się w życiu nie spodziewałem. Ja myślałem, że kolejny 10 kwietnia to będzie pielgrzymka z kwiatami do Stonowi i do domu, zamiast na Krakowskim Przedmieściu. A tak na serio nie spodziewałem się takiego ataku. Tak naprawdę nie spodziewałem się również takiego ataku pokazu. Ja się naprawdę nie użalam nad sobą. Pal licho za Stonową. Ale wiecie co? Zobaczyć, że w tych czasach, kiedy jesteśmy od wielu już lat w strukturach Unii Europejskiej, zobaczyć w tych czasach, gdzie co drugi dziennikarz jest naprawdę po dobrej uczelni, że będzie ktoś taki, który wyjmie stare zarzuty, kiedyś faktycznie publikowane, szczególnie pedofilię, i pokażę to w aspekcie, jakby stała się rzecz wczoraj. Ja po prostu nie myślałem, że dożyję czasu, w którym dziennikarstwo, taka sama służba społeczna jak sądownictwo, w którym dziennikarstwo odważy się tak strasznie zdeptać ludzką godność. To jest przerażające. To jest przerażające i to wcale nie chodzi o to. Przerażające jest to, że nawet to środowisko ma przetrącony kręgosłup, a ono ma najistotniejszy wpływ na nasze codzienne życie. Proszę bardzo. Nie komentuję pana Kukiza. Życzę mu z całego serca najlepiej, najlepszego. Pana Sublińskiego. A kto? Pana Sublińskiego?
Ale co, pasów 2 lipca mamy się spotkać online no, i rozmawiać swoje WSI. Agent Stonoga WSI i ty możesz zostać agentem. Niech pan chwileczkę poczeka, proszę mówcie do mikrofonu, dlatego że tam z drugiej strony nie słychać i tylko konwersacja jest między jedną osobą, a panem Zbigniewem. Panie Zbigniewie, czy to nie jest tak, że PiS boi się, że no, tak jak Paweł PiS doszedł do czegoś w tej polityce w Wysłowiu, boi się, że Stonoga zrobi drugie tyle 20, PiS będzie zmarginalizowany i po prostu no, Stonoga dogada się z PiS-em, no i też wyleci. Ja jeszcze raz powtórzę, uważam i są namacalne ku temu dowody, że tutaj sprawę rozgrywają służby, żeby skłócić te środowiska, ale ja idę sam, nie chcę nikogo. Może jestem wariatem, może się okaże, że mój wynik to będzie 0,0 100 tysięcy, ale chyba będę wiedział, że to jest mój wynik. Chyba z ruskich serwerów te 0,0. To zobaczę. Bardzo proszę. Dlaczego pan to robi i kiedy pan się zmęczy? Proszę pana, teraz jest fajna droga na Śląsk. Jak się jedzie przepisowo, to godzinę, a jak nie przepisowo, to za pół godziny. I za pół godziny będę na grobie matki, jak stąd wyjdę. Jak już mi jest tak słabo i jestem zmęczony, to idę tam, na cmentarz. I proszę mi wierzyć, wychodzę stamtąd. Jak 15 lat. I będę to robił tak długo, aż w Polsce będzie sprawiedliwie. Aż w Polsce będzie prawdziwie. Bo jeśli uważacie, że jakiś Stonoga, jakiś oszołom chodzi, przeklina, wyzywa, robi to tylko po to, żeby mieć jakieś lajki na Facebooku, czy tak to się jakoś nazywa, za to nie płacą. Za każdym razem, gdy tracę, wie pan, tę siłę, to proszę mi wierzyć, a historią Polski się bardzo interesuje, a szczególnie okresem stalinizmu. To przypominają mi się te obrazy widziane w książkach z lat 50. I jak znowu, wie pan, jest słabiej, to widzę Janka Wiśniewskiego niesionego, przepraszam, na drzwiach. I na nowo we mnie wstąpiły do coś. I tak jak wczoraj napisałem, gdy zobaczyłem, co teraz zrobiono ze mną, w tych czasach. To ja mam obowiązek trwać. Bo to, co robię, to się nazywa miłość do ojczyzny. Bo ja tej ojczyzny pragnę. Ja pragnę ojczyzny, która mnie ukaże, gdy zrobię coś dobrego. Ale ja pragnę ojczyzny, z której będę się czuł jak Polak. Będę z tego dumny i będę z szacunkiem odnosił się do jakiegokolwiek polskiego urzędu. Ja takiej ojczyzny i takiej Polski pragnę. Panie Zbigniewie, gdzie? Tutaj. A. Może panie Zbigniewie, mam takie pytanie, bo faktycznie historia dzieje się, można powiedzieć, na naszych oczach. W jaki sposób pewien układ został już, można powiedzieć, rozbity, albo jest rozbijany? Chodzi oczywiście o pańskie działania na Facebooku i tak dalej. Natomiast no, ja obserwuję pana profil już od kilku miesięcy, no nie będę ukrywał, tak? Tego już pan nie obserwuje, bo go wyłączyli. No, ten tamten wyłączyli, ale mamy zastępczy, tak? Który działa i pewnie mnóstwo ludzi się zastanawia nad taką rzeczą, bo tworzy pan struktury partyjne, które oczywiście będą w jakiś sposób funkcjonowały. Z jednej strony mówi pan, że idzie pan sam, ale z drugiej strony jest potrzebny sztab ludzi, którzy będą w przyszłości opiekowały się tym krajem. Przedział wiekowy maksymalnie, jak pan powiedział, 35 lat, prawda? Żeby się dostać do parlamentu, to jest jedna sprawa, czyli to jest postawienie na ludzi młodych, przede wszystkim wykształconych, którzy mają jakiś pomysł na przyszłość, mają pomysł na życie. Pytanie brzmi, jaka jest weryfikacja tych ludzi, pana zdaniem, jak można przeprowadzić taką weryfikację, żeby po prostu ci ludzie w tym parlamencie, jak już się tam znajdą z poszczególnych list wyborczych, nie dali zwyczajnie ciała, żeby po prostu pan nie musiał się za nich wstydzić, albo tłumaczyć, tak jak na przykład Janusz Palikot, albo inni ludzie, którzy są liderami swoich partii. Proszę pana, szanowni państwo, pewnie pamiętacie, jak kilka lat temu
zajść u Angelę, ale i w PiS-ie wyszły kwestie weksli, więc, które zabezpieczały lojalność. Więc w tej chwili jest to badane pod kątem prawnym i zdaje się, że to jest zgodne z prawem. W statucie partii, Stanowa Partia Polska, w statucie, w stosunku do kandydatów, którzy będą startowali z naszych list, będzie zapis, że kandydat taki będzie musiał się poddać rygorowi artykułu 777 KPC, czyli złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przed notariuszem, jeżeli dostanie się na plecach stanowi do parlamentu i odejdzie z klubu parlamentarnego, nieważne z jakich powodów, to taka osoba będzie poddana egzekucji do kwoty 250 tysięcy złotych. To jest dość wysoka kwota, żeby zbyt łatwo przejść do konkurencji. To jedyne, co można zrobić, jeśli chodzi o jakiś środek represji do osób, które okazałyby się być nieuczciwe w swych zamiarach. Natomiast weryfikacji ludzi, to prawie jest niemożliwe. Naturalną weryfikacją będzie ten wiek 35 lat. To jest naturalna weryfikacja. Wiek 35 lat, który będzie pozwalał na startowanie z naszych list. Ale proszę Państwa, to nie oznacza, że ludzie starsi czy ludzie w ogóle nie mają prawa do funkcjonowania w naszych strukturach. Ci ludzie młodzi będą potrzebowali wsparcia. To nie jest tak, że Stonoga chce kogoś wykluczyć z jakiegokolwiek powodu, bo gdyby iść tym tokiem rozumowania, że człowiek jest z jakiegokolwiek powodu wykluczony, to Stonoga nie ma prawa dzisiaj do zabierania głosu w opinii publicznej, tak? Więc to jest jedyny sposób, wiek, 35 lat, wiek osób, które będą naszymi kiedyś być może posłami. Natomiast zupełnie rzecz ma się inaczej, gdy chodzi o wiek ewentualnych przyszłych, gdyby się zawiązywały koalicje. Ja nie wiem, jaki będzie wynik Stonowy. Ten wynik Stonowy jest zupełnie nieprzewidywalny dzisiaj. On może być poniżej progu, albo może być 0,05, i to przy tym szaleństwie nienawiści człowieka do człowieka, jeśli ludzie się otrząsną, to ten wynik może być dwucyfrowy. On może być dwucyfrowy. Także nie ma złotego środka, ale ja chcę ludzi młodych. Ja chcę ludzi, którzy pokończyli uczelnię i siedzą w McDonaldzie. Ja chcę ludzi młodych, którzy pokończyli uczelnię i palą najgorsze rzeczy do palenia, bo stracili sens życia i bytu. On 5 lat studiował i jest dzisiaj żulem. I jak to się nazywa? Heroina, tak? I on sobie heroinę wstrzykuje, bo stracił sens życia, bo jest nikim, bo to państwo się o niego nie zatroszczyło na tyle, by go zachęcić do funkcjonowania w strukturze tego państwa. A funkcjonowanie w strukturze tego państwa to nie tylko władza, to praca. Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, podstawą funkcjonowania jest praca, godna praca. Nie praca za 1100 zł. Jak się zastanawiałem, co można zrobić za 1100 zł na miesiąc, to jedyne, co bym się na tym, to wódki tylko. Dwa pierwsze dni i po wypłacie. Bo wytrzeźwią i nie wiem, co dalej. Jak to się Panie Zbigniewie, jeszcze jedno pytanie, bo ludzie też są zmęczeni, tak jak Pan kiedyś powiedział, wybieraniem cały czas tych samych osób, które gdzieś przewijają się przez poszczególne partie polityczne. To jest faktycznie męczące, bo gdyby nie popatrzeć, to za każdym razem skreślamy na kartkach te same nazwisko. Taka jest prawda. Moje pytanie jest takie. Kiedyś Pan Cejrowski zasugerował również na swoim profilu facebookowym takie rozwiązanie. Jeszcze przedwojenna Polska miała instytucję odwołania posła, prawda? Była taka opcja, że jeżeli poseł nie sprawdzał się, można go zweryfikować, tak? Zweryfikować jego pracę poprzez odwołanie. W razie odwołać, tak? Czy teraz również jest Pan za tym, żeby taką opcję wprowadzić? Proszę Pana, taka opcja to jest grzebanina przy całym szeregu akt prawnych. Żeby to zrobić, trzeba mieć realną władzę, większościową władzę. Jest to, uważam, na ten moment nierealne, ale ja bardzo szanuję Pana Cejrowskiego z tym, że to jest mądry gość, bo on od lat jest komentatorem, a Stonoga jest idiotą, bo w tą politykę raz jeszcze wszedł, choć nie powiem. Tym się różnimy z Panem Cejrowskim, ale
kwestie, o których Pan mówi, kwestie skreślania tych samych nazwisk i kwestie możliwości prawnej odwoływania posła w związku z jakimiś statystykami bliżej nieokreślonymi, na podstawie których mielibyśmy to czynić, nie wiem, czy to byłoby zgodne z konstytucją i nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy to prawo zmienić, tak, żeby takie prawo zmienić, czyli ordynacje staje się, żeby potrzebne niemalże jednogłośnie się głosowanie, więc nie jest to taka prosta rzecz. Natomiast przytaknąć Panu wypadałoby, ale nie przytaknę, bo uważam, po to mamy tę kadencję, po to mamy ten czas. My musimy decydować się i myśleć, głosując na tego człowieka, wiedzieć, na kogo głosujemy. Wtedy to jest ta nasza w pewnym sensie kontrola. Natomiast na pewno posłem Zbigniewa Stonowi nie będzie nikt, kto należał do jakiejkolwiek partii. Podkreślam, należał. Nie chodzi o to, że był posłem innej partii. Jeśli ktoś był członkiem PiS-u, PSL-u, SLD, PO, członkiem standardowym, podstawowym, to nie będzie mógł Stonowi startować. Po prostu. I w tym przypadku będzie składał oświadczenie. Czy byłeś, czy nie byłeś członkiem partii, skoro ode mnie startujesz. Nie będzie można startować z mojej listy. Proszę bardzo. Okej, mamy sobie Zbigniewa Stonogę. Czasem rzuci kulmą, czasem żartuje, ma 100 nóg, jest kontrowersyjny, jest widoczny w mediach. I mimo, że czasem to może być dziwne, mi osobiście się to podoba, bo ja to widzę szczerość, widzę autentyzm, tak? Z drugiej strony mamy mądre głowy w polityce, które mówią tak, żeby to było politycznie poprawne, żeby to było mniej lub bardziej mądre, eloquentne. Nie mamy mądrych głów, tylko samych złodziei. Owszem, ale oczywiście oni mówią tak, żeby to było mądre i eloquentne, nie wiem jakie to jest, ale starają się mówić. No i teraz tak, z jednej strony mamy popularność i jest przełom, coś się dzieje, przez to, że jest autentyzm. Z drugiej strony wiele osób zobaczy sobie lidera Zbyszka w nogę i patrzy, no kurczę, no ja w sobotę teraz będę pił z przyjaciółmi, z kurwą albo chujem, rzucę, ale jak chodzę do klienta, to nie chodzi o to, że nie jestem sobą, tylko zachowuję jakieś standardy. Pytanie jest takie, czy jeżeli nie będzie żadnej koalicji, nie będzie żadnych innych osób z zewnątrz, znanych mordek, które są gdzieś tam lubiane, to czy... No po prostu ten autentyzm się sprzeda na zewnątrz, bo jednak musimy patrzeć na marketing, musimy patrzeć na to, żeby się przypodobać też innym osobom, których jest dużo, tak? Marketing to generalnie oszustwo. Marketing to generalnie oszustwo. Zadaje Pan pytanie, jak zmanipulować ludzi? Po co ich manipulować? Po co nimi manipulować? To jest niepotrzebne, to jest zły tok myślenia. Znane gęby, znane twarze. Niech pan się obróci w lewo i w prawo. I to, wie pan, tu jest bardzo duży fajny kółś. Tu jest bardzo fajny duży twarzy, w oczach których widać, że je mamy wtorek 20, każdy zmęczony po pracy, a on przyszedł drugi raz już tu do Katowic, posłuchać Stonogi, lecz tym razem coś mamy razem zrobić. Jest bardzo dużo znanych twarzy. Tylko naszym obowiązkiem, proszę pana, i to nie jest populizm, te twarze wypromować. Nie manipulacje, nie marketingiem. Proszę zobaczyć, jaki marketing. Czym zrobił marketing Gazety Stonoga? Prawdą. No zapłaciłem za to zarzutami, ale prawdą. Udostępniłem akta, które pokazują prawdę o naszych rządzących. Prawda się sama obroni. Nie chcę manipulacji. Za dużo było manipulacji, proszę pana, w ostatnich latach. Za dużo jej jest na co dzień. Jesteśmy manipulowani wszędzie. W reklamach telewizyjnych, przez polityków, przez swoich pracodawców. Nie. Postawmy na człowieka. Okay. Postawmy na moralność. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chodzi mi o to, że jeśli mamy dobry produkt, bo mamy, to nie chodzi o manipulację, bo manipulujemy do czegoś złego, tylko o perswazję, żeby komuś to dobrze przedstawić, tak? I nie chodzi tu o ludzi, którzy już istnieją w polityce, tylko mówię po prostu, może ktoś znany, kto też się wstawia, też pokaże co i jak, bo jednak ja jestem też drugi raz i będę i trzeci, pewnie i czwarty, jak to będzie, bo ja widzę ten sens i cel. Natomiast po prostu myślę o tym, żeby mieć jak największe plecy, bo prawdą się przebijemy. Pytanie, czy tak szybko chcemy, bo jak teraz nie będzie takiego progu, jak chcemy i teraz to trochę zgaśnie, to potem będzie teraz trudniej, bo znowu to będzie zniesione
Od góry. Ja muszę, przepraszam, mogę usiąść, bo muszę. Jasne. Bo ciśnionko chyba poleciało. Proszę pana, pytanie do pana. Ono nie jest złośliwe. Kacper, jestem nierwęczna. Ja, ono nie jest złośliwe. Proszę podać no, jeden z przykładów. Kto miałby być twarzą? Na przykład. Teraz nie mam tego w głowie, ale bardziej myślę o kimś ze świata, nie wiem, kultury, muzyki, sportu. Czyli pójść kogoś, kto jest niezależny i nagle on pokazać mu, co chcemy, dlaczego tak chcemy i żeby on też im powiedział, tak? Bo to jest notorycznie robione w polityce, tylko że oni nie mają większą skalę, a my byśmy mogli uderzyć do kogoś, kto faktycznie wcześniej nie miał styczności z nikim. Teraz on mówi, sto noga i ludzie z nogi są w porządku, ja też się pod tym podpisuję. Nie trzeba być Adam Małysz, Doda, to bez różnicy, ale chodzi o to, żeby... Tylko nie zależy, tak? Adaś jeszcze leci. Tak. Nie, chodzi oczywiście o kogoś, kto jest bardziej rozpoznawalny i ktoś, kto swoim stylem bycia i swoim stylem wypowiedzi też przekaże to, co pan, tak? Proszę pana, nie chcę, bardzo pana przepraszam, nie chcę być niegrzeczny, ale przerywając panu z tym, że ja tak dużo nie zapamiętam, bo stary już jestem. Natomiast... Powiedzieć jest 5 lat. Nie jest tak łatwo kogoś, nie będzie łatwo kogoś zaprzęgnąć. Ja znam od 20 lat Michała Urbaniaka. W Polsce on jest prawie nieznany, w Stanach jest to najbardziej znany, to jest po Majsie Davisie najbardziej rozpoznawalna postać. Natomiast, jakbym tak Michała wziął, no to powiedział, to ja stroga, tu reklamuję, bo ten gruba, spijak, wiesz, to też komunista, bo już ma 70 lat. Więc nie, ja myślę, że trzeba postawić na autorytety moralne. I autorytetem moralnym na Śląsku nie będzie ktoś znany w Warszawie. Tu trzeba lokalnie poszukać ludzi, zaprosić ich do nas, wyłączyć na chwilę przekleństwa stonowi, pokazać stonowę od strony merytorycznej i z tej innej, bo dlaczego ją przeklinało? No, proszę państwa, gdyby zapłacić za marketing, który dotarł już teraz do milionów ludzi, a który by te przekleństwa zastępował, to ja bym musiał, liczyłem to mniej więcej około 6 milionów złotych wydać. Poważnie. A tak parę dłuższych, krótszych, z wielką, czego nie ukrywam, satysfakcją w niektórych momentach. I jest wynik. Jest wynik taki, że państwo tu dzisiaj jesteście. Nie będę was zanudzał. Proszę, zadawajcie, jeśli macie jakieś odważniejsze też pytania, może są jakieś trudne dla mnie pytania, proszę je zadawać, bo nie mam nic do ukrycia, a później będziemy już sobie na dole sami siedzieli, bo jest dużo pracy jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj takiej papierkowej. Ja mam takie krótkie pytanie. To dziś na internecie, kiedy dał się pan różnego rodzaju, to ja mam takie pytanie, jaki jest pana stosunek, ewentualnie powrót, ewentualnej partii na rzecz kary śmierci, prowadzenia Polski? Ale się zaczęło. Jestem zupełnie skrajnym przeciwnikiem kary śmierci. Skrajnym. Rozumiem. A czy jeżeli pan powiedzmy patrz tak na przykład niesprawiedliwością przez różnego rodzaju ludzi, prawda? Czy myślał pan o czymś takim, jakieś prowadzenie czegoś takiego jak jakaś straż obywatelska albo jakieś komitety obywatelskie w związku z tymi różnego rodzaju nieprawidłowościami? Zwłaszcza do tego służb, powiedzmy tam, i urzędników. Proszę pana, rozgrabianie się na kolejne straże myślę, że jest zbyteczne. Prawidłowy nadzór nad instytucjami, które już istnieją w ramach organów nadzorczych tych instytucji, ale tak jak powiadam, prawidłowy byłby wystarczająco dobry. Ja wiem, muszę panu przypomnieć taką rzecz, w 1933 roku tu na Śląsku. Tu na Śląsku była taka straż obywatelska. Wie pan, jak mąż za dużo lał żonę, to się gliny miny nazywało, to wpadali chłopacy zakryci, bo tak było na Śląsku, bynajmniej u nas opolskim. Dostał taki mąż raz, drugi, dobry masaż i już tej żony nie bił. Ale wie pan, kłopot w tym, że nadeszły czasy Hitlera, to z tych ludzi na kanwie, na strukturach z tych ludzi złożonych budowano te straszne oddziały. Nie uczmy się, ja rozumiem pańskie pytanie, nie uczmy się, nie szukajmy nowych środków represji i instytucji represji. Wykorzystajmy i z tych, które mamy, odpowiednio je nadzorując. Dziękuję.
To jeszcze tylko jedno takie pytanie, które zadałem. Czy mógłby pan uzasadnić, czemu jest pan przeciwnikiem prawa śmierci? Bo pochodzę z rodziny, w której to jest świętość. Bóg dał, Bóg wziął. Niech ty o tym decyduje natura i los, nie człowiek. Nie boi się pan tego, bo jeśli, że tak powiem, w cudzysłowie, jeśli pan dotknął do tego koryta, to czy pan da radę kierować Polską? Czy pan podoła tej władzy? Nie boi się pan tego, że pan też odbije od tej władzy? Ja się różnię od nich tym, że oni jeszcze muszą kraść, by mieć, a ja już wam go zarobiłem. Proszę Państwa, musimy to nauczyć. Pięknie, serdecznie Państwu dziękuję. Jeśli ktoś... Już do Pana dyrektora, kierownika dajemy mikrofon. Proszę Pani naczelniku. Ja chciałem Panu przytoczyć pewne historyjki z życia politycznego. Żadna partia na świecie, której było nazwisko założyciela, lidera, nie przeżyła dłużej jak kilka chwil, tygodni, miesięcy. Ja oczywiście nie oceniam Pana nazwiska, bo nie moja rola, ja mam chyba gorsze, ale uważam, że były w Polsce dwie partie. Pana Palikota, obecnie Pana Ziobry. Proszę publicznie nie przeklinać. Żadna z nich nie odniosła w sumie sukcesu. Myślę, że nie odniesie. Czy nie rozważyłby Pan w przyszłości, zanim Pan założy partię, jednak nie mówię, że wykreślenia, ale jakby niech pan się zastanowi, czy jest to właściwe umieszczenie nazwiska lidera nazywa. Proszę pana, dziękuję. To słuszna uwaga, nie pierwsza, ale będę złośliwy. Mi próbowano zabrać godność, mi próbowano zabrać nazwisko i mi to za nazwisko zabrano. Bo ja nawet się wyraźnie nie przedstawiałem swoim nazwiskiem, bo się go wstydziłem. A ono dzisiaj będzie trwało. Czy upadnie? Nie wiem. Wydaje mi się, że ci ludzie tutaj są, bo chcą mi uwierzyć. A jeśli oni chcą mi uwierzyć, to niech mi dzisiaj uwierzą w to, że różni się od Palikota czy Ziobry tym, że oni nie mieli w sercu ani Boga, ani człowieka, a ja mam w sercu i miłość, i Boga, i pomyślność mojej ojczyzny. I szacunek dla was, którzy zechcieliście tutaj dzisiaj przyjść. Dziękuję bardzo. Kochani, zapraszamy was również do podpisów tutaj, żeby składać poparcie dla pana Zbyszka, tak jak już przyszliśmy. Wyraźnie to poparcie również w podpisach, w tym, żeby to sformalizować. Bardzo was proszę o to. Tutaj możemy to zrobić.